Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Burmistrz Ryglic Paweł Augustyn, kolejnym gościem programu Słowo za słowo w środę 17 czerwca. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry wszystkim słuchaczom radia. Na początek o działaniach gminy Ryglice w zakresie ochrony mieszkańców przed koronawirusem i troskę o ich zdrowie, o ich bezpieczeństwo. Gmina Ryglice jako pierwsza gmina w Polsce wprowadziła obostrzenia, jeśli chodzi o zagraniczne wyjazdy młodych. Tak, kiedy okazało się, że za granicą, już we Włoszech, we Francji, w Hiszpanii, w Niemczech są przypadki koronawirusa, to 15 stycznia podjąłem decyzję, że wstrzymujemy wyjazd dzieci, który był zaplanowany, wykupione były już bilety lotnicze, wyjazd dzieci na z programu Erasmus, tak, to jest program międzynarodowy, i wyjazd dzieci poza powiat tarnowski na różnego rodzaju wycieczki, przełożenie tych wycieczek na inny termin, jak również wstrzymałem wyjazd dzieci na basen. Spotkało się to z dużym, powiem, niezadowoleniem w pierwszych dniach, ze względu na to, że to troszeczkę zaburzyło pracę szkół, ale po dwóch tygodniach okazało się, że mieliśmy rację, zadziałaliśmy bardzo szybko, stąd obroniliśmy się przed tym koronawirusem. Praktycznie można powiedzieć, że dnia dzisiejszego gmina Ryglice jest wolna od wirusa, ponieważ ten jeden przypadek, który jest obecnie w gminie Ryglice od kilku dni, jest to przypadek, gdzie zarażenie wynikło w Tuchowie i doszło do tego zarażenia w Tuchowie. No właśnie, przybywa zakażeń w gminie Tuchów, sąsiadującej z gminą Ryglice. Czy mieszkańcy biorą to pod uwagę i solidniej podchodzą do wytycznych i ograniczeń, które nadal obowiązują w naszym kraju, jak pan obserwuje to na co dzień? Wie pani co, w większości, myślę, że w 90% mogę powiedzieć, że mieszkańcy naprawdę stosują się do tych obostrzeń. Jeżeli chodzi o na przykład kościół, wówczas kiedy mieliśmy w kościele ograniczenia do 4 osób, no to 4 osoby czy 5 w kościele rzeczywiście przebywało, tak? Jeżeli zwiększyła się liczba, no więcej mieszkańców chodzi, także mieszkańcy na przykład do kościoła czy obostrzenia w sklepach, tak? Zgromadzenia się w różnych miejscach. No mieszkańcy naprawdę stosują się do tych przepisów, stosowali się do przepisów i dalej się stosują. Ja na samym początku poprosiłem sklepy, żeby wprowadzić zamontować przegrody, żeby oddzielić ekspedientów od kupujących. Mhm. Tak, po to, żeby zabezpieczyć z jednej strony ekspedientki, a z drugiej strony klientów. No, wprowadzaliśmy naprawdę bardzo dużo tutaj obostrzeń, zarządzeń po to, żeby mieszkańcy rzeczywiście czuli się bezpiecznie. I chcę dziś podziękować mieszkańcom naszej gminy Ryglice za to, że państwo z dużą wyrozumiałością podchodzicie do tego tematu do dnia dzisiejszego. I apeluję, żeby tak dalej było, bo jak widzimy, ten wirus nie zaprzestaje swoje rozprzestrzeniania się. Dalej to się dzieje i w większości, tak jak to wszyscy mówią, to od nas samych zależy, czy uda nam się przejść jakby suchą nogą przez tą pandemię, czy będzie się to rozprzestrzeniało dalej. No właśnie, nasi słuchacze jednak podnoszą temat, że ludzie zapominają w innych częściach regionu o tym obowiązku noszenia maseczek, tak jak pan powiedział, w sklepach, autobusach czy kościołach. Problem jest poważny również w autobusach, gdzie coraz mniej osób rzeczywiście podróżuje, przemieszcza się bez maseczek. I co z tym zrobić? Czy to kierowca powinien odpowiednio reagować, czy sami mieszkańcy, czy tutaj jakieś obostrzenia można wprowadzić? Po prostu musimy być ostrożni sami, po prostu dbać o siebie. Wie pani co, no, ja uważam, że na siłę nie wprowadzimy, że tak powiem, tych obostrzeń. Kierowca też nie zmusi do założenia masek osób, które jeżdżą autobusem, czy w sklepie ekspedientka, czy ksiądz w kościele. No, po prostu od nas zależy naprawdę bardzo dużo. Ja byłem zbudowany na przykład ostatnio w Boże Ciało mszą w Lubczy, dlatego że ta naprawdę obostrzenia bardzo duże, maseczki, ci co byli w kościołach, w kościele, wszyscy byli w maseczkach, na zewnątrz ludzie odstępy zachowali, w środku odstępy, także że księża też pilnują porządku, tak? Ale to, tak jak mówię, no dużo zależy od nas samych, bo jeżeli my nie dostosujemy się do tych przepisów, no to nikt nas do tego nie zmusi. Tak, musimy dbać o siebie i przede wszystkim o bezpieczeństwo innych, starszych, chorych, które tak. Te osoby są bardzo zagrożone. Panie burmistrzu, a jak inwestycje i sytuacja budżetowa gminy Ryglice? Wiemy, że koronawirus trochę pokrzyżował wiele planów. Samorządy borykają się z problemami ekonomicznymi, finansowymi. Jak u was, jak sobie radzicie?
No, panie doktor, u nas również z PIT-u mamy dosyć duże spadki, w związku z tym musieliśmy zaciągnąć zobowiązania finansowe, aby te inwestycje, które zaplanowaliśmy w budżecie ubiegorocznym, przy konstruowaniu budżetu, żeby te inwestycje zostały zrealizowane w przypadku, gdy te spadki będą bardzo duże, ale udało nam się w przetargach uzyskać bardzo korzystne wyniki przetargów, ponieważ na przebudowę rynku, ostatni etap, uzyskaliśmy oszczędności około 70 tysięcy złotych na chodnik, który będziemy realizować w Ryglicach na ulicy Tuchowskiej, około 80 tysięcy złotych. Także te oszczędności w przetargach mamy dosyć spore, stąd te spadki, które mamy w podatku, no, zrekompensowaliśmy sobie jakby obniżką w przetargach. Natomiast realizujemy dalej te zadania, które zaplanowaliśmy, czyli trzecią część rewitalizacji Lubczy. Tam już stoi ładny, piękny budynek. Teraz będzie ostatni etap, zagospodarowanie terenu. Będziemy wykonywać dwie drogi do gruntów rolnych. To jest droga w Joninach, droga w Woli Lubeckiej. Będziemy wykonywać oświetlenie w Joninach, w Woli Lubeckiej, w Zalasowej. W tej chwili trwa projektowanie. Rozpoczęliśmy budowę hali sportowej za ponad 3 miliony złotych w Bistuszowej. Tam już trwają odwierty, hala już się buduje. Również dochodzimy do trzeciego etapu budowy kanalizacji i wody Lubcza Wola Lubecka. W tej chwili rozpoczęliśmy wczoraj trzeci etap. Polega on na tym, że kończymy w tym etapie Lubczej, rozpoczynamy Wolę Lubecką. Również w Zalasowej udało nam się przeforsować projekt na budowę wodociągu przez Las Maziarnie do krzyżówki na Joliny. Także tych projektów mamy trochę. Również złożyliśmy 5 wniosków o drogi, o wyasfaltowanie dróg z tak zwanych powodziówek zniszczonych przez powodzie w poprzednich latach. Te drogi są wstrzymane, dofinansowanie tych dróg jest wstrzymane przez wojewodę, a pozostałe inwestycje, o których mówię, będą wszystkie realizowane. Te środki mamy zabezpieczone. Wystarczy pieniędzy, bo tych inwestycji, które tutaj pan wymienił, jest rzeczywiście sporo i to duże zadania i kosztowne. Wystarczy wam pieniędzy? Tak, bo na część inwestycji, wie pani, to są inwestycje długoletnie. Kanalizacja, rewitalizacja Lubczy, to są inwestycje, które zaplanowane były dużo wcześniej. My kredyt zaciągnęliśmy po to, że jeżeli w przetargach nie uzyskalibyśmy niższych cen, a przypomnę, że paliwo jest tańsze o około złotych 50, to już daje dużo, tak? Że prąd, że tak powiem, w tej chwili jest troszkę tańszy. Już zapowiedź jest, że gaz będzie tańszy. Także wie pani, ta sytuacja na rynku przedsiębiorstw, które startują w przetargach, też wymaga od nich, że tak powiem, no, schodzenia z cen, żeby utrzymać pracowników, żeby wygrać przetarg, żeby firma mogła funkcjonować. Także tu to jest korzystne dla ta sytuacja jest korzystna dla samorządów i stąd mamy te niższe ceny w przetargach. Ja państwu przypomnę, burmistrz Ryglic Paweł Augustyn jest dziś gościem programu Słowo za Słowo, 9:20 za nami. Panie burmistrzu, wiemy, że gmina Ryglice no właśnie zaciągnie ten kilkumilionowy kredyt. Czy nie obawia się pan, że obarczy to gminę być może na długie lata? Ale panie redaktor, wszystkie gminy w Polsce mają taki sam problem. My jesteśmy w Związku Samorządów Polskich. Jest tam ponad 100 samorządów i każdy z samorządów mówi to samo. Mam z kolegami, mam na bieżąco kontakt, tak? I mówimy jednym głosem. Także, że jeżeli państwo samorządom nie pomoże, my oczywiście w tej chwili mówimy o tym, ślemy petycję do rządu, ale no nie mówimy, że już potrzebujemy tej pomocy, bo jeszcze, że tak powiem, no mieliśmy możliwość zaciągnięcia tych zobowiązań, spełniając wszystkie warunki, jakby warunki wieloletniej prognozy finansowej. Także, że i tutaj nadzór, że tak powiem, na tego nie zakwestionował. Natomiast liczymy na to, że przed końcem roku samorządy otrzymają wsparcie finansowe od rządu, bo każdy samorząd będzie miał problem finansowy, żeby przygotować budżet na rok następny i dokończyć te inwestycje, które mamy, jeżeli sytuacja będzie się pogarszać i nie wrócimy do normalnej pracy wszyscy, żeby można było z podatków uzyskiwać takie dochody, jak mieliśmy poprzednio. No właśnie, samorządy też podejmują różnego rodzaju działania w kierunku oszczędzania. Tutaj wspomniał pan o oświetleniu ulicznym, o lampach LED-owych, które również planujecie umieścić, rozmieścić na terenie gminy. To temat, który także zgłaszają mieszkańcy, pytają, kiedy będzie ich więcej.
Tak, zamontowaliśmy już prawie 100 lamp LED-owych na naszych słupach oświetleniowych. W tej chwili jestem po wideokonferencji z zakładem energetycznym Tauronem, ponieważ Tauron przygotowuje kompleksowe rozwiązanie, chce wziąć na siebie oczywiście wymianę oświetlenia sodowego na LED-owe i w zamian za to, że tak powiem, będzie ta obniżka, cen za energię. Prowadzimy rozmowy i myślę, że w tym roku zapadną ostateczne decyzje w tej sprawie. Chciałbym wszystkie lampy wymienić, żeby świeciły i jaśniej, i żeby było bezpieczniej w naszej gminie, ale oprócz tego zaplanowałem w tamtym roku i okazuje się, że bardzo słusznie, głęboką reformę urzędu miejskiego w Ryglicach i w miesiącu lipcu, sierpniu, na przełomie lipca-sierpnia czterech pracowników, że tak powiem, odchodzi na emerytury. Likwidujemy dwa wydziały, tworzymy z tych dwóch wydziałów jeden wydział i chcemy zaoszczędzić również na zatrudnieniu w urzędzie, co przełoży się na oszczędności oczywiście finansowe. Warto wybrać się do gminy Ryglice, jest pełna uroku, pełna zieleni i na pewno tutaj gmina też chętnie zaprasza mieszkańców nie tylko okolicznych miejscowości, ale także nawet z całej Polski, bo stawiacie też na turystykę i agroturystykę. Tak, no u nas w naszej gminie tak się składa, że nie mamy ani jednego zakładu pracy, dużego zakładu pracy przemysłowego, który by zatruwał środowisko. Wymieniamy piece na nowe, teraz czekamy na projekt cały czas. Tu do mieszkańców apeluję o cierpliwość, ponieważ no, jest to w sądzie w Warszawie w tej chwili rozpatrywane odwołania firm, które wygrały przetarg na instalację fotowoltaiki. To będzie około 400 domów, w 400 domach będzie to zamontowane. Także, że od samego początku mojego urzędowania stawiamy na turystykę, agroturystykę. Zrobiliśmy bardzo dużo w promocji naszej gminy. Przygotowaliśmy specjalne ulotki, materiały, koszulki, gadżety, żeby naszą gminę promować. Mieliśmy taki zamiar, że wyjedziemy do Krakowa, do Katowic, fizycznie rozdawać te ulotki, zapraszać do gminy, talony na jakieś tam obiad w gminie Ryglice, tak w restauracji, czy degustacja w kołach gospodyń wiejskich, ale niestety wirus, który do nas, że tak powiem, dotarł, spowodował to, że ta promocja nasza, którą wykonaliśmy, no nie dała jeszcze takich efektów, ale liczymy na to, że znowu z drugiej strony, jeżeli nie będzie można wyjeżdżać za granicę, mieszkańcy naszego kraju będą się obawiać, będą musieli zostać w kraju, to będą wybierać te tereny też dziewicze, jak ja to mówię, a nasza gmina jest takim terenem i być może się okaże, że z naszej gminy zjedzie większa ilość turystów w tym roku na wakacje. Tak, i warto również skosztować tradycyjnych, zdrowych potraw z gminy Ryglice, które są już znane nawet w całej Polsce. Tak, nasze koło gospodyń wiejskich wygrało ogólnopolski konkurs, wojewódzki konkurs, drugie koło wygrało konkurs regionalny, także mamy naprawdę koła gospodyń, panie się starają, robią bardzo pyszne posiłki ekologiczne. Koło z Woli Lubeckiej specjalizuje się w ekologii, koło z Jonin w dziczyźnie, pozostałe panie piękne potrawy, smaczne potrawy regionalne, tradycyjne ze swoich miejscowości, z Kowalów, z Zalasowej, z Ryglic, koło pań Rygliczanki również bardzo aktywne. Także, że panie mają kuchnię w remizach strażackich, strażacy mają tereny, te tereny mają pomieszczenia bojowe, a panie mają, objęły sobie kuchnię i mają do dyspozycji kuchnię, także, że współpracują bardzo fajnie i myślę, że to się będzie dalej rozwijało. Czyli panie burmistrzu, nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić wszystkich naszych słuchaczy do gminy Ryglice, do samych Ryglic. Warto się wybrać, warto odwiedzić i tym samym podnieść poziom naszej polskiej krajowej gospodarki. Dziękuję serdecznie za rozmowę, za spotkanie. Burmistrz Ryglic Paweł Augustyn był dziś gościem Radia RDN. Dziękuję bardzo. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich mieszkańców naszej gminy Ryglice, przepięknej gminy.